rozmawiałam z kilkoma dziennikarzami, pani dziennikarka, no naprawdę bym powiedziała z bardzo zacnego medium, zapytała mnie, czy zgodziłam się zagrać tę rolę, czy aby nie przypadkiem, dlatego że to jest dla mnie ostatni moment i dzwonek, żeby się rozbierać. No nie. No tak. Naprawdę? Naprawdę. Bezczelne pytanie, okropne. No ale wiesz, pytanie. Przyzwyczaiłam się, to jest tylko przykład. Ja tylko na nią popatrzyłam i mówię, kobieta, kobiecie, serio? Wiesz, ja obcuję z bardzo różnymi też ludźmi, z którymi rozmawiam, mówię o dziennikarzach. Nie wszyscy prezentują ten taki, w moim mniemaniu, dobry styl rozmowy, który polega czasami po prostu przede wszystkim na słuchaniu. Mam takie poczucie, że coraz mniej jest takich osób naprawdę z takim warsztatem, z doświadczeniem, a więcej osób takich przypadkowych, które może stwierdziła, będę miała taki pomysł na siebie, bo tak naprawdę dzisiaj bierzesz smartfona, podchodzisz do kogoś, włączasz dyktafon i możesz mu zadać pytanie, i jakie ci się wydaje aktualne, a potem mówisz, zrobiłem wywiad.